Maciej Kawulski dla Memarok przed KSW23. Witam cię serdecznie, Maćku. Jakże się za tobą stęskniłem. Ja za tobą również i nasi czytelnicy się za tobą stęsknili, bo dawno cię nie było. To powiedz, z czego to wynika, że ostatnio w mediach głównie błyszczy twój wspólnik, współwłaściciel KSW Martin Lewandowski, a ciebie jest jakby troszkę mniej. Oj, no nie umawiamy się ze sobą. Nie dzwonię do Martina, nie mówię mu, słuchaj, to dzisiaj ty będziesz robił wywiad, jutro ja. No tak jakoś wychodzi, wiesz. Każdy się tam na czymś koncentruje, czasem są takie momenty, że więcej jest Martina, czasem mnie. Nie przywiązuję ja przynajmniej do tego wagi, wiem, że Martin też. No, po to jest nas dwóch, żebyśmy mogli się wymieniać i swobodnie, żeby się to odbywało i cieszę się, że właśnie tak swobodnie się to odbywa. No to tak, przed nami gala KSW23, zanim porozmawiamy o pojedynkach w wadze średniej, bo one się gdzieś tam troszkę krzyżują. Mariusz Pudzianowski kontra Sean McCorkle, czemu ostatecznie zdecydowaliście się na Big Sexy, byłego zawodnika UFC, jako rywala Mariusza Pudzianowskiego? Słuchaj, no staramy się tak dobierać przeciwników Mariuszowi, żeby gwarantować widowisko, które... Bo wiesz, jakie jest myślenie ludzi na temat walk Mariusza. Jeżeli da mu się kogoś, kto jest dobry, ale za szybko Mariusz go zniszczy w ringu, no to jest wtedy za słaby, tak? I zauważyliśmy taką zależność, że Mariusz daje dłuższe walki z zawodnikami większymi od niego, poza może tam jednym przypadkiem. Zazwyczaj tak było, to jest ten case Thompsona, który jest ciężki i Mariusz się z nimi męczy. Pomyśleliśmy sobie, że ponieważ ostatnio było kilka dość szybkich walk, no to fajnie by było, żeby Mariusza było trochę więcej w ringu i myślę, że Big and Sexy stawi godny opór i że będzie to walka na przykład dwurundowa, co byłoby fajne dla widowiska, no a przecież o to chodzi. Ja wiem, że w tobie też jest taka spora iskierka tego hardkorowego fana, o których się tak sporo mówi. Ty jesteś takim człowiekiem, który się wywodzi z MMA. No to pewnie cieszysz się, że wreszcie Melvin Manhoff zawalczy dla KSW. I powiedz, jak bardzo się cieszysz i jak widzisz ten pojedynek, czy to będzie walka stójka kontra parter? Nie chcę mówić o samym pojedynku, w sensie czy będzie to stójka czy parter, bo to tak na dobrą sprawę zależy tylko od Mameda. No umówmy się, tak? Jeżeli Mamed będzie chciał podjąć walkę jako walkę, bitkę, czego mu nie polecam osobiście, to walka będzie wyglądała inaczej. Prawdopodobnie, jeżeli Mamed będzie bardzo chciał, Pudzian wyjeżdża właśnie. Prawdopodobnie, jeżeli Mamed będzie chciał zakończyć walkę w parterze, to w końcu uda mu się Melvina sprowadzić, tam ją skończy. I tyle można na temat tej walki powiedzieć. Natomiast bardzo się cieszę, że taka osobowość wielka. No ja byłem fanem Manhoffa. Uważałem go za jednego z najszybszych zawodników stójkowych w ogóle. Był zawodnikiem nieco lżejszym od tych innych na Grand Prix, cięższych, a mimo to swoją szybkością i determinacją i sercem wygrywał walki. Lubi się patrzeć na takich zawodników i cieszę się bardzo. Bardzo się baliśmy, nie znaliśmy go przecież, no jest po prostu zwykłym ciemnoskórym zawodnikiem, z którym zaczęliśmy rozmawiać o kontrakcie i teraz raz się to wysypało z powodu stopy, no nie jakaś tam super poważna kontuzja, to nie było jakieś mega wielkie złamanie, więc się baliśmy, że może tym razem coś się przydarzy. Dodatkowo się zabezpieczaliśmy, ja osobiście pojechałem do Holandii nagrywać jakieś rzeczy, co też było dla niego determinujące, że sam powiedział pewne rzeczy do kamery. No wiecie, jak jest z zawodnikami, żadna umowa tak na dobrą sprawę nie zabezpiecza przed tym, że zawodnik może nie przyjechać i nie wystąpić, więc jest tu już dzisiaj z nami, do walki dojdzie, jestem szczęśliwy, uff. Miałem dzisiaj wysokie ciśnienie, mam wrażenie, że odkąd wszyscy są na miejscu na polskiej ziemi, trochę mi spadło. Jest też Kendall Grove, rywal Michała Materli. Michała tutaj z kolei z nami nie ma, to może jakoś jesteś w stanie wytłumaczyć absencję Cipka dzisiaj? Słuchaj, nie do końca. To znaczy Cipek miał problem z wagą, robi bardzo dużo kilogramów, poprosił nas o to, czy mógłby się nie pojawiać ze względu na to, że kiedy, no wiadomo, jest ze Szczecina do Warszawy jest bardzo daleko, tyle samo jest z Warszawy do Gdańska, więc ta podróż wielotysięczno-kilometrowa przed walką nie byłaby wskazana. Zaoferowaliśmy samolot, hotel, ale Michał powiedział, że po samolocie łapie wodę i będzie miał jeszcze większe problemy. No i w jakimś tam sensie go rozumiem, tam ma swoich lekarzy, kroplówki, tam się przygotowuje, sukcesywnie gubiąc codziennie ten kilogram czy półtora do walki i pewnie ciężej było mu to zorganizować tutaj, a ponieważ nie jest to regulaminowe ważenie, tylko no, oficjalna konferencja i ważenie, czyli tak naprawdę taki obrazek dla ludzi, to stwierdziliśmy, że nie będziemy go do tego zmuszać. No. Trochę szkoda, bo myślę, że to wielu ludzi tutaj przyszło również zobaczyć Michała, jest tu wielu jego fanów i tak naprawdę szkoda mi za nich. Kendall Grove dostaje walkę o pas po dwóch porażkach. Jedna w KSW z Michałem Materlą, druga poza KSW, ale ze znanym także z waszego ringu Jessim Taylorem. Czy to nie uważasz, że to troszkę obniża prestiż waszego pasa i dlaczego Kendall Grove, nic mu nie ujmując, bo jest klasowym zawodnikiem, po raz kolejny walczy właśnie po pas?
Myślę, że po tej walce będziemy mogli więcej powiedzieć, czy uwłacza to naszemu mistrzowi walka z nim. Jeżeli Michał poradzi sobie z nim definitywnie i bardzo szybko, to pewnie jest tak, jak mówisz. Jeżeli będzie to ciężka i skomplikowana walka, trudna, tak jak na przykład ta z Silvą, to znaczy, że była godna tej walki mistrza i ciężko mi jest tak oceniać. Oczywiście, że te wszystkie sploty wydarzeń przeszłości, dwie przegrane, dwie wygrane, jak dawno temu był w UFC, to wszystko fajnie wygląda na papierach. Ja wiem, że wy prawdziwi hardkorowi fani umiecie to wszystko liczyć, natomiast jest wiele nielogicznych sytuacji w fight cardach, które układamy, niestety, ponieważ one muszą spełniać kilka ról. Aspekt sportowy i aspekt również popularnościowy, to znaczy mają sprzedawać również bilety i naszym zdaniem to będzie a. ciekawa walka, b. walka, która interesuje ludzi. Widzimy, że Polacy bardzo dobrze na Spidera, na Kendala reagują, więc no, robimy, staramy się to układać tak, żeby wilk był syty i owca cała. W tym wypadku wilk to hardkorowi fani MMA. Ben Langman i Luis Ricardo Simon, zawodnicy troszkę anonimowi dla polskich fanów. Co zdecydowało, że sięgnęliście akurat po tę dwójkę i tu od razu uprzedzę, że uważam, że ściągniecie Luisa Ricardo Simona, broni się umiejętnościami, o tyle Ben Langman nie jest zawodnikiem, który powinien walczyć za slampkiem Saidowym. Znaczy, widzisz, no to powiem ci tak, jeżeli chodzi o Simona, to sytuacja była dość szybko załatwiana, to znaczy wiadomo, co się stało z walką Irokeza, czy też z Irokezem. Ta walka została przełożona prawdopodobnie na wrzesień i też mogę tutaj powiedzieć, że jest duże prawdopodobieństwo, że ona w tej formie zostanie przełożona, czyli nie tylko będzie to walka Irokeza, ale będzie to dokładnie walka Irokeza z Andre Winnerem, z czego się bardzo cieszę. Nie wiem jeszcze, czy będzie to miała walka, bo ta będzie miała status walki o pas, czy nie, ale niebawem na pewno te rozmowy zakończymy, bo jeszcze rozmawiamy ze stroną, z menadżerem Andre. A jeżeli chodzi o Simona, no tak, byliśmy zainteresowani Piskorzem, który nam się podoba i zresztą chyba nie tylko nam, jest ciekawym zawodnikiem, charyzmatycznym, walczącym dużo rękoma, potrafiącym utrzymać walkę w obszarach, które są ciekawe dla widza. Zaproponowaliśmy mu start i zaczęliśmy z nim rozmawiać już wcześniej, natomiast w związku z tą sytuacją musieliśmy trochę przyspieszyć z nim rozmowy. On był po walce w Chinach, powiedział nam szczerze, że jest trochę wypalony, że potrzebuje przerwy. No i musieliśmy na szybko zaproponować mu zawodnika, który również byłby w jakimś tam sensie dla niego wygodny, tak? Czyli nie byłby to zawodnik, do którego musiałby robić jakiś specjalny game plan, długoterminowe przygotowanie, tylko mógłby wejść na tak zwanym gazie, tak? I więcej dużo nie mogę powiedzieć. Wiem, że jest to solidny zawodnik z Brazylii, widziałem sam może ze dwie jego walki. Niewiele ci mogę na temat tego zawodnika powiedzieć i podobnie na temat Bena, no. Chcieliśmy zupełnie innego zawodnika dla Slampka, był już załatwiony, był już dobity, był to bardzo dobry, ciekawy zawodnik, w ostatniej chwili coś tam się zepsuło, nie wchodząc już w szczegóły, no i musieliśmy reagować na bieżąco. No, ja nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolony z tych zestawień, natomiast nic więcej na ich temat nie mogę powiedzieć, powiem coś po walce, jeżeli to samo, co w ostatnim przypadku, jeżeli będą to dobre walki, to znaczy, że dobrze wybraliśmy i zgodnie z jakimś tam timingiem, a jak nie, no to znaczy, że się pomyliliśmy, my też się mylimy. Trzech młodych Mateuszów, Zawadzki, Gamrot, Piskorz zadebiutuje na KSW. Czego spodziewasz się po tej młodej gwardii, tak w skrócie? No nie wiem. Powiem ci szczerze, widziałem ich dzisiaj na wadze, stałem blisko, bardzo wyżyłowani. Mówię teraz o Gamrocie i o Zawadzkim. No Zawadzki sprawia wrażenie, jakby walczył nie tylko o siebie, ale i o całą ojczyznę. Albo nie tylko o Ełk, ale i o całą ojczyznę. Bardzo duża determinacja. Strasznie lubię takie momenty, że się spotykasz z zawodnikiem i dajesz mu jakąś tam szansę i wiesz, że on nie tylko z tej szansy skorzysta, ale i zrobi wszystko, żeby skorzystać najlepiej. To są, no mi się to podoba, mi to imponuje, że ktoś podchodzi tak poważnie do tego, co robimy, bo to jest szacunek dla fanów, dla ludzi, którzy kupują bilety, dla ludzi, którzy kupują subskrypcje, pay-per-view, więc super. Gamrot, no z tego co wiem, jest już od dłuższego czasu nie do zatrzymania. Świetny zawodnik.
zobaczymy. No. Obaj zawodnicy bardzo nas interesują. Jeden ze względu na to, że jest bardzo prospekt, drugi ze względu na to, że znowu optycznie daje świetne walki. Zobaczymy, co zwycięży w ringu. No, ciężko prorokować. Nie o samą walkę, bo Marta Chojnowska i Karolina Kowalkiewicz, ta walka przed nami, ale to jest walka, która zamyka pewien etap, czyli ten czteroosobowy turniej żeński. I co dalej z kobietami w KSW, niezależnie od tego, która będzie górą? Na pewno wszystkim tak, przyznaję się do błędu swojego. Powiem szczerze, że nie do końca wierzyłem w żeńskie MMA na rynku polskim oczywiście. Cały czas wydawało mi się, że... cały czas wydaje mi się, że jest to trochę taki case, że po prostu ludzie patrzą, o, takie piękne dziewczyny, a tak się dobrze biją, że jeszcze ten rynek się nie ugruntował. Natomiast tak, skoro to poszło, skoro ludzie się do tego zapalili, skoro ludziom się to podoba, to my jesteśmy tylko od tego, żeby to dalej prezentować. I tak, na pewno zwyciężczyni z tej walki zacznie dostawać przeciwników z zagranicy i będziemy chcieli pokazywać, że polska zawodniczka może konkurować się ze światem. I na pewno będziemy dalej szukać dziewczyn i konfrontować je nie tylko z tymi, które już walczyły, ale i z nowymi. No tak, no ten rynek jest otwarty. Oczywiście nie poświęcimy żeńskiemu MMA ani całej gali, ani połowy gali, ale takie akcenty będą się pojawiały, ponieważ pojawiły się kobiety, które biją się na absolutnie profesjonalnym poziomie i dają piękne walki. No, walka Karoliny Kowalkiewicz ciągle, nawet z dystansu, moim zdaniem była najładniejsza na gali, na której się odbyła. Więc to jest dowód na to, że takie walki trzeba pokazywać. Dobrze, to zamknęliśmy temat KSW 23. Dziękuję Ci bardzo, Maćku. Bardzo przyjemnie było mi się znów gościć przed kamerą. Dzięki wielkie. Dzięki.